Witamy w kolejnym odcinku This is Backstage TV. Dzisiaj jest z nami Kobik, także witamy po raz pierwszy w naszym programie. No i może tak na początek, na spokojnie, co u ciebie słychać w ogóle? Muzycznie. Muzycznie. Wszystko w jak najlepszym porządku, dziękuję bardzo. Jak świeżutki mixtape, jeszcze można powiedzieć, tak, że dosłownie na świeżo, no, widać było po chociażby po twoich postach na Facebooku, że odbiór tak bardzo dobry, bardzo szybko się to wszystko rozeszło. No teraz jak już trochę kurz opadł, to jak podchodzisz do tego odbioru, do tego materiału? Wiesz co, tak naprawdę no ja jestem bardzo zadowolony z tego, bo mixtape poszedł chyba tam powiedzmy w 3 dni. No wiadomo, też nie zrobiłem tego dużo, bo tam 300 sztuk. Wszyscy moi koledzy mówili, żebym zrobił 500, bo i tak pewnie pójdzie. Wiesz, ja zrobiłem tylko 300, ale i tak bardzo się cieszę, że poszedł. No i do ludzi powoli te mixtape'y podochodziły. Wszyscy mówią, że odbiór jest bardzo fajny, wiesz. I bardzo mnie to jara, bo że to jest taka mega limitowana rzecz, wiesz, bo tego nie będzie nigdzie w internecie. Wiadomo, część kawałków, które tam są, już były wcześniej w internecie, więc niektórzy fani je znali, nie? Ale ogólnie, wiesz, nie będzie tego ani na żadnym Spotify'u, ani na Tidalu, że jest to typowo limitowana edycja i nikt, kto tego nie kupił, tak naprawdę w takiej formie tego nie dostanie i to jest mega zajebiste, bo nikt tego nie robi, wiesz? I bardzo fajnie. Też chyba u nas właśnie tak w dwie strony to idzie, jeśli chodzi o muzykę w Polsce, że z jednej strony płyta, jak się dobrze sprzedaje, tak wszyscy ją kupują, to jest fajnie, ale z drugiej strony właśnie ludzie chyba chcą tego, nie? Tak jak powiedziałeś, właśnie chcą też tej unikatowości i też takich materiałów. Tak, wiesz, to jest mega spoko i no tak jak ci mówię, jestem mega zadowolony i na pewno też będę w przyszłym roku robił coś takiego jak Dropbox Mixtape Volume 2. Na 100% będę to robił. Też nie wiem, czy 300, czy 500 może, no ale na pewno wiem, że zapotrzebowanie było no, po prostu dużo większe, wiesz, w sumie do teraz codziennie ktoś się odzywa, czy jeszcze może dostać to, więc jakby to jakby samo świadczy za siebie, wiesz. I niebawem na Allegro za kilkaset złotych. Wiesz co, z tego co tam już patrzyłem, bo oczywiście cały czas tam ktoś mi podsyła, to wiesz, widzę co się dzieje, no to teraz najdrożej widziałem za 190 na ten moment, wiesz, tylko nie pamiętam, który tam był numer, bo one są wszystkie ponumerowane od 1 do 300, nie? Więc podejrzewam, że jakby ktoś chciał sprzedać 001, to może iść za naprawdę fajne pieniądze, wiesz. Więc jakby, no wiesz, nie mam z tym problemu, bo ludzie tak robią i zawsze tak będzie, nie? Więc spoko, wiesz, ja tam to, co wiesz, miałem na tym zarobić, to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, ja swoje zarobiłem, jeżeli ktoś, wiesz, kupuje to na resell, to jakby no z jednej strony chujowo, z drugiej strony to rozumiem, wiesz, że ludzie tak robią, no ale takie białe kruki, wiesz, też są potrzebne. Jak sobie pomyślałem, że płyty powinny być podpisywane imiennie, to potem było, wiesz, jak z dzierami, że jak dupa zmienia chłopaka, to potem ma problem, bo musi znaleźć o takim samym imieniu. No, tylko weź sobie, zrób 300 płyt i nie dość, że je ponumeruj, to jeszcze je podpisz każdą dla Maćka, Kamila, Mateusza, bo parę osób się mnie pytało, a można dla chudego, a można dla siwego, wiesz, no ale kurwa zrób to fizycznie i potem to powysyłaj, no to jest nie do ogarnięcia. To jest mega ciężkie do zrobienia nawet przy 300, także to nie wchodzi w grę, nie? Cofnijmy się może krok wcześniej, czyli Sygnatura. No wydaje się, że już tak jakby patrząc na tempo twojej pracy, tak już jakbyś już powoli zapominał chyba o tej płycie. Czy jeszcze gdzieś planujesz coś promocyjnie, oprócz oczywiście koncertów, w które grasz? Nie planuję już, no może nie, że zapomniałem, ale tak samo rzadko wracam do tego materiału, raczej tylko przy okazji koncertów. I też niezbyt lubię, wiesz, jak gdzieś idę i ktoś puszcza te kawałki, bo jakby kurwa, no ja już się tyle tego nasłuchałem, że dla mnie, wiesz, nie jest to super fajne i przyjemne. No ale już tam, wiesz, pracuję nad następnymi jakimiś rzeczami, wiesz, także no zapierdalamy ogólnie dość dobrze. Czyli nie należy do tych raperów, którzy jak jadą samochodem, mówią komuś, puszczę ci zajebisty kawałek i puszczasz swój? Znaczy wiesz, sytuacja wygląda tak, że o ile jadę z jakimś tam znajomym i mam nagrane jakieś nowe rzeczy, to chętnie, jeżeli jest okazja, albo jeżeli ktoś przyjdzie do mnie do domu, wiesz, to chętnie puszczę, pokażę, no bo jakby też liczę się ze zdaniem moich tam najbliższych znajomych. Więc jakby jest to chyba naturalne, wiesz, i normalne, no nie? Ale tak ogólnie to nie mam jakiejś takiej super wczuwy, wiesz, żeby puszczać ludziom, o sprawdź mój wałek, wiesz. Nie robię tego raczej w ogóle.
nie brałem udziału w programie. Jak soku dam radę, bo wiem, że mam talent. Leci bar za barem, jebałem się na stałe w to i nie idzie w sposób żaden tego pominąć. Kobik to nie obi, bo on działa. Mamy swój mikroklimat, jak nie czaisz to nara. Muzyka to nie tylko towar na sprzedaż. Możesz ładnie opakować, lecz jak w środku nic nie ma, to chuj z nią. Muszę też nawiązać do naszej dzisiejszej krótkiej wymiany porannej na Facebooku, czyli Yelah Wolf, czy Big Creed, czy Heavy Metal Kings. No, jeśli chodzi o twoje gusta muzyczne, to ewidentnie tak, no, jest to gust południowy, no, zresztą oczywiście książę południa, tak, kto ma wiedzieć, ten wie, jak mawiają, ale mam wrażenie, że te twoje klimaty amerykańskie, które słuchasz, no jednak w twojej muzyce tak nie do końca są odzwierciedlane, nie? Że trochę jednak jest tak, to bardziej znaczy, przemieszane. Wiem o co ci chodzi. W każdym razie tak, moja jakby cała zajawka hip-hopowa, jakby, może nie od samego początku, ale jakby szukając jakiejś swojej drogi i gdzieś tam dokopałem się do Dirty South'u, trochę przez mojego starszego brata, który jak byłem mały i pokazywałem mu ze ślizgu recenzje płyt wydanych w No Limit Records i te okładki wszystkie były mega chujowe, najgorsze, takie przerysowane, Pen & Pixel ogólnie, tak się nazywa ta grupa graficzna, która robiła te wszystkie okładki, które zawojowały amerykański rynek w pewnym momencie dość grubo. I ja po prostu się zapytałem go, co to jest, nie? Bo zajebista jest ta okładka. On mi powiedział, to jest No Limit, to jest gówno, nie słuchaj tego, wiesz, brat jest starszy, 6 lat. No i jakby, wiesz, zacząłem z tego słuchać, sprawdzać to i podobało mi się to, wiesz, i to potem ja powiedziałem mojemu, bo w Polsce tak po prostu było, wiesz, że docierała garstka rzeczy nowojorsko-zachodnia i tam jakieś, wiadomo, Outkast i tam jakieś też południowe rzeczy, czy tam Bontax and Harmonies, Cleveland, wiesz, docierało parę rzeczy, ale to nie było dużo, a to południe zawsze było uważane za, wiesz, jakby coś zupełnie z boku, najbardziej właśnie No Limit i Cash Money. No i ja jakby trochę na przekór zacząłem tego słuchać, bo mnie to interesowało, bo mój brat mi tego w ogóle nie puszczał, więc zacząłem sprawdzać to samemu i potem ja jemu nawet puszczałem te numery. Mówię, ty kurwa, przecież to jest fajna muzyka, wiesz. No i zaczął też słuchać południa i co? I słuchamy sobie wszystkiego generalnie, wiesz, ale jakby najbardziej ten mój korzeń leży na południu, jakby nie było. Ale nie zawsze się to przekłada w mojej muzyce, bo też lubię dużo innych rzeczy, wiesz. To też nie zawsze tak jest, że jarasz się czymś i musisz robić dokładnie taką muzykę, jaką lubisz, wiesz. Też może nie do końca, wiesz, lubisz to, ale czujesz trochę inne rzeczy, wiesz, i chyba to się z tego bierze, wiesz. U nas w Polsce chyba w ogóle ten południowy hip-hop jednak w porównaniu ze wschodnim czy zachodnim wybrzeżem, jako inspirację mam na myśli w robieniu muzyki, chyba tak też przeszedł bardzo, bardzo delikatnie. Nie? Jednak te hi-hety w Polsce tak nigdy nie cykały. No, a jeżeli cykały, czyli na płytach typu, nie wiem, LMR poszło w biznes, albo już bardziej cykające rzeczy na pierwszej solówce Boriksona, którą uwielbiam. Dla mnie to są świetne materiały i one na tamten moment się w ogóle nie przyjęły, bo były przaśne, cykające i bounce'owe. A myślę, że jakby Borikson dzisiaj zrobił tak, znaczy kurde, no to też widzisz, dzisiaj są takie czasy, że wszystko cyka, nie? Że ten trap jakby i to, co te podwaliny Dirty South jakby postawił, grube fundamenty muzyce trap dzisiaj, nie? I widzisz, i to przyszło tak mega naturalnie i po czasie, wiesz. Ale faktycznie masz rację, że nigdy jakoś tak, wiesz, ten Dirty South nie był jakoś mega na topie. Były tam te momenty też nawet, gdzie w Stanach był na topie, tam 2004-2005, gdzie Atlanta, Houston, rzeczy typu tam Mike Jones, Paul Wall, Slim Thug, Damn Franchise Boys, nie, Lil Jon. Oni wtedy byli mega na topie, wszyscy chcieli to robić, ale oni też jakby, oni wszyscy robią muzykę do dzisiaj, która niezależnie, podejrzewam, tam u nich sprzedaje się całkiem spoko. Ale jakby wiesz, zniknęli z mainstreamowego obiegu, bo dla mainstreamowców to było fajne przez chwilę, może dla głównego rynku muzycznego, wiesz, w Stanach, nie?
No Stany tak w ogóle mają, nie? Że tam się łyka coś, teraz jeszcze bardziej, tak? Łyka się coś, co jest na chwilę. Zresztą też wiemy, że często mamy te dyskusje, w szczególności na Facebooku o New School versus Old School. Ale w Polsce jednak na szczęście jest chyba zupełnie inaczej. Nie? Jednak nie ma takiego zachłyśnięcia chwilowego i jednak fajne jest to, że nowe twarze się przebijają, tak? Tak jak ty się przebijesz, ale z drugiej strony jednak te stare twarze też pozostają, nie? Też trzeba powiedzieć, no chociażby ty tak w BOR, no wiadomo, tutaj tak ekipa złożona wokół Palucha i tak samo on, no, który teraz można powiedzieć, że chyba tak najlepszy moment w karierze, no ale jednocześnie ty jako ta młoda osoba w tej samej stajni także zdobywasz, tak? To pole jesteś w stanie trochę wyrwać. Znaczy wiesz, też nie jestem długo na powiedzmy scenie, gdzieś tam bardziej rozpoznawalny. W ogóle nie czuję się jakoś super rozpoznawalny, ale wiadomo, że jakby z materiału na materiał ta sytuacja się zmienia i jest jakby coraz lepiej, chociaż dzieje się to bardzo pomału, ale nie jest to też dla mnie nic złego, ponieważ no, nie mam 20 lat, ani 22, tylko 28 i wiesz, i jakby... Nigdy nie liczyłem na jakikolwiek nie wiadomo jaki boom i sukces, wiesz, może to jest trochę, to nie chodzi o wiarę w swoje umiejętności, ani w to, że moja muzyka jest dobra albo jest chujowa, tylko po prostu, wiesz, dość realnie podchodzę do pewnych rzeczy i też długo mi szło na przykład, wiesz, rozwinięcie muzycznego tematu tak bardziej poważnie, ponieważ jakby chodząc do pracy, mając obowiązki, wiesz, zarabiasz jakieś tam pieniądze, powiedzmy, za które sobie godnie żyjesz i ciężko ci nagle, wiesz, wszystko rzucić i może się uda, wiesz, bo jakbym miał lat 18 czy 20, to mógłbym sobie na to pozwolić, wiesz, na pełnym luzie, bo masz to wtedy w dupie, nie? Wiesz, bo jesteś młody, pełen energii, zajawy i jedziesz, nie? I albo się uda, albo się nie uda, wiesz, ja też postawiłem dużo rzeczy tam powiedzmy rok temu na jedną kartę, no i jakby wszystko idzie do przodu i jest bardzo dobrze, wiesz, jestem mega zadowolony i jakby mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej. Ludzie mówią to i tamto, a prawda wchodzi rzadkość i sam to dobrze znasz i wiesz czego nie warto. Mówią to i tamto, mówią to i tamto, lecz ja wiem co ma wartość, bo wiem co jest za tamto. Ludzie mówią to i tamto, a prawda wchodzi rzadkość i sam to dobrze znasz i wiesz czego nie warto. Mówią to i tamto, mówią to i tamto, lecz ja wiem co ma wartość, bo wiem co jest za mną. Czego nie rozumiesz i szukasz tej dziury w całym ciągle. W sumie posunięć, gdzie cię każde ciągnie na manowce. Się nie wypielisz jak Colgate, jeśli masz problem. Stale i to ciekawe, nie mądre i lun rzeczy nie cofnie. Też słuchać w muzyce, że chyba jednak jak właśnie nie przychodzi coś tak szybko, albo można powiedzieć w wielu przypadkach za szybko, to też się wtedy to docenia inaczej, nie? Też podchodzi do tego inaczej, mówię, to też słuchać w twoich kawałkach, tak? No, które... Nie, zdecydowanie no to nie jest materiał na przebój, no umówmy się, tak? No ciężko tutaj, oczywiście można powiedzieć, że to są mniejsze, większe bęgery, ale chociażby tekstowo, no nie jest to wcale, nie? Nic znaczy... coś łatwego, co ma się dobrze sprzedać medialnie. Znaczy powiem ci tak, trochę mi ciężko o tym mówić, ale raz, jeżeli chodzi o materiał na przebój, jeżeli ci chodzi o teksty, wiesz, uważam, że ludziom... Są oczywiście wyjątki od reguły, jest to na przykład Kękę, prawda, który jest też po 30, a chyba w tym momencie też przechodzi jakby najlepszy okres w swojej karierze, który nie nawija o tym, o czym nawija większość dzieciaków, czyli wiesz... Wygrywaniu życia. Dzieciaki, tak, nawijają o tym, że wygrywają życie, że dupeczki, że pieniądze, że melanże. Wiesz, ja to wszystko czaję, bo młodość ma swoje prawa i nie jest to dla mnie... jakby super złe, ale wiesz, ja na przykład nie mógłbym rapować o takich rzeczach, bo tak jak ci mówię, 20 lat i przechodziłem też to wszystko, tylko że już trochę wcześniej i jakby wiesz, rapuję o trochę innych rzeczach, ale czy to nie ma potencjału na przykład hitowego, to trochę bym się kłócił, ponieważ bardziej uważam, że trochę rynek to dyktuje. I jakby, znaczy też nie chcę mówić, że tak by było na 100%, ale na przykład słuchając dużo niemieckiej muzyki od X lat i patrząc na to, o czym oni nawijają i jak tam brzmi muzyka, która jest najbardziej mainstreamowa, hip-hopowa, jaka może być, no to na przykład uważam, że moja muzyka dość mocno wpasowuje się w ten kanon.
tylko że po prostu u nas inne rzeczy są, mają lepszy odbiór, wiesz, no to tak naprawdę przekaz na przykład mój Apalucha nie różni się dużo. Apaluch przechodzi też teraz najlepsze lata w swojej karierze, oby trwało jak najdłużej i było jeszcze lepiej, wiesz, i to jest zajebiste na przykład w tym wszystkim, wiesz. Tutaj ciekawą rzecz wspomniałeś, to faktycznie też, tak patrząc na to, to trochę wspólny mianownik w BOER, ta właśnie współpraca z europejskim, w szczególności niemieckim i francuskim hip-hopem i też właśnie pójście trochę w tą stronę, bo to też nie jest u nas. Wiesz, to jest taka faza, że u nas od pewnego czasu też już wszystkie dzieciaki zaczynają się tym jarać, jakby nie mam z tym problemu, ale jakby dla mnie chyba będę musiał poszukać sobie czegoś nowego, co będzie bardziej oryginalne, ponieważ bardzo mi się nie podoba to, że nagle wszyscy to robią, wiesz, podobne rzeczy, bo to traci swoją jakby, to traci swoją unikalność. Cześć Norris. Może chodź. To traci swoją unikalność, unikatowość, unikalność, nie wiem, w pewnym momencie i wiesz, zaczyna, to jest tak samo jak, wiesz, wszyscy, może nie wszyscy, ale bardzo dużo ludzi nagle zaczęło się jarać Bones MC, Raf Camora i MHD i teraz nagrywałem na Afrotrapach, wiesz, ja chciałem to robić, kurwa, półtorej roku temu, ale tego nie robiłem, a wiedziałem, że nagle zaraz wszyscy będą to robić, może nie wszyscy to robią, ale w chuj ludzi to robi, młodszych i dla mnie na przykład, wiesz, mi cały czas producenci wysyłają jakieś bity i mówią, o tu mam fajny afrotrapik, ten, no ja mówię, stary, nawet nie wysyłaj, bo ja nie chcę tego robić w ogóle, wiesz, w sensie to no tak. Już jest tak dla mnie przemielone, że tak i szukam jakichś cały czas jakichś nowych rzeczy, którymi mogę się inspirować, które mi się podobają i wiesz, żeby były bardziej jakby unikatowe, wiesz, bo w pewnym momencie, jeżeli wszystko już brzmi tak samo, to nie jest do końca dla mnie, wiesz, i tak się starałem zawsze to robić i w tym się chyba nic nie zmieni raczej, podejrzewam, wiesz. Ciekawe właśnie, myślisz, że w ogóle jest jeszcze możliwość, żeby patrząc na to, jak szybko się zmieniają trendy, żeby w ogóle, wiesz, że coś usłyszysz, nie? Podoba ci się to, wiesz, że to jest świeże, że nim zdążysz nagrać płytę w tym klimacie, to że to dalej jest świeże, już coś dalej nie poszło? Wiesz co, nie wiem, myślę, że na pewno jest to trudne, ale najważniejszą chyba kwestią w tej sprawie jest jednak mimo wszystko też brzmienie, wiesz, bo dużo rzeczy, które wychodzi, jest, brzmi słabo na przykład, wiesz. I to jest trochę smutne, no ale co zrobić, wiesz, jest jak jest. Ludzie nie do końca wydają dużo pieniędzy, nie mówię, że koniecznie trzeba wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na to, żeby coś świetnie brzmiało, ale ogólnie, wiesz, ważny jest nacisk na to, nie? Wiesz, ja na przykład mega staram się, żeby wszystko było jak najlepiej, wiadomo, wychodzi to czasem z różnym skutkiem, no ale robimy wszystko, żeby, wiesz, żeby było kozacko i było odpowiednie brzmienie, wiesz, to też jest trochę zależne od kwestii gustu, wiadomo, wiesz, no ale jakby też, no, na przykład nie zrobiłbym też nic wbrew sobie, wiesz o co chodzi, w sensie nie nagrałbym na przykład teraz kawałka pod afrotrap, bo to jest kurwa fajne i to jest modne i to chwyci, wiesz, i wszyscy o, zajebiste jak Bony z MC, wiesz, Raf Camora zajebiście, nie, wiesz, bo po prostu tego nie czuję, wiesz, a mógłbym to robić, wiesz, ale uważam, że nie ma sensu, bo to nie jestem ja, wiesz, i tyle. Wiem, każdy lubi hajs, lecz bez szacunku nie kupisz nas. Twoją deską ratunku nie będę ja. Twoją deską ratunku nie będę ja. Nie będzie nikt z mojej kliki, niech cię to nie dziwi, kiedy mówisz do nas tak, jakbyś mówił na migi. Ja nie wziąłem się tu znikąd i nie umrę nikim. Jak jesteś nieuczciwy, wara od mojej muzyki. O! Nieraz zostałem odprawiony z kwitkiem i nie myśl, że kiedyś do tego przywyknę. Nie zawracaj dupy, nie zawracaj dupy. 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 No teraz oczywiście muszę zapytać, to w takim razie, gdzie jesteś ty, bo już na pewno pracujesz nad kolejnym materiałem. Ale chciałem coś jeszcze powiedzieć, bo chciałem to powiedzieć wcześniej, tylko jakby trochę zmieniliśmy wątek. A propos tego, co mówiłeś o BOR, że my wszyscy tak, ten francuski, niemiecki rap, wiesz, Getz na przykład, z tego co wiem, nie cierpi niemieckiego rapu. Ale też mamy dużo podobnych, wiesz, też mamy podobne gusta, gdzieś tam się w wielu przypadkach zbiegamy mega, ale są też rzeczy, które nas różnią, ale to jest też zajebiste w ekipie, wiesz, więc jakby wszystko jest okej. No, jakie... Właśnie tak, czyli skoro mówisz o tym, że już powiedzieliśmy o tym, czego byś nie zrobił, to muszę teraz zapytać o to, co byś zrobił, bo pewnie już pracujesz nad kolejnymi materiałami, więc pytanie, czy już wiesz mniej więcej, w którą stronę teraz chcesz iść? Kiedy wyjdzie wywiad?
Bo myślę, że tak z 2-3 tygodnie. 2-3 tygodnie. A bo później, znaczy, kiedy mam wyjść? No okej, okay, bo po prostu... Jak masz się zgrać, to się może być czymś. Właśnie nie chcę, chodziło mi o to, że jakby zapowiadałem już jakiś czas temu, że w tym roku wyjdą jeszcze dwie rzeczy, czyli Dropbox Mixtape i jeden Nielegal, który przez jakby sytuację nie do końca zależne ode mnie... Ale to i tak widzisz, później Noris to wrzuci na Instagram i tak będzie spoiler. A kurwa, już tam nie chcę, wrzuca co chce, wiesz. I jakby wiesz, sytuacja jest taka, że nie uda mi się chyba, znaczy no raczej na pewno tego zrobić na grudzień i myślę, że to będzie może, nie chcę też przybijać jakoś na sztywno, ale początek roku wyjdzie ten Nielegal, nad którym pracuję, jeszcze nie powiem jak się nazywa, ani kto tam będzie, ale myślę, że to będzie fajny materiał i potem będę robił... No generalnie plan na cały 2018 rok jest już zamknięty, tak? Przygotowany i zamknięty i na pewno będziemy też robić legalną płytę z jednym moim kolegą, ale też jeszcze nie mogę powiedzieć z kim, ale to, no, to może być świetne, wiesz, tak zobaczymy jak to się wszystko potoczy, wiesz, to, ale już było parę rozmów na ten temat i nie są to też tylko jakby plany takie przywódcy, że a może byśmy zrobili płytę, wiesz, no zajebiście by było, wiesz, tylko to już jest faktycznie jakby dograne, że to robimy, nie, że ziom zamyka swój materiał, ja zamykam swój, potem się spotykamy i robimy razem płytę. Teraz będzie quiz w komentarzach. I na pewno, z kim to materiał? Tak, z kim materiał. I na pewno płyta ukaże się oczywiście w Bor Records. Czyli powiedzieliśmy o planach, trochę wróciliśmy do przeszłości, powiedzieliśmy też o muzyce. Powiedz, czy gdzieś jeszcze w międzyczasie oprócz twoich solowych projektów będziecie można usłyszeć? Na pewno. Bo dograłem też w tym roku dość sporo featuringów, aczkolwiek nie wiem, czy w tym roku będzie można to usłyszeć, bo ja lubię też dość szybko działać. W sensie, że jeżeli ktoś mnie prosi o fit, a mówi mi nie ma ciśnienia, termin jest elastyczny i tak dalej, to ja i tak wolę to zrobić jak najszybciej, żeby mieć to z głowy, a potem wiesz, siedzę i się wkurwiam i czekam, kiedy to wyjdzie, wiesz. No, ale myślę, że na pewno taką rzeczą przybitą i potwierdzoną jest płyta Kartkiego. Na pewno taką rzeczą potwierdzoną jest mixtape DJ-a Dexa i nie wiem, czy w końcu to wyjdzie, też chyba nawet rok temu nagrałem kilka, ze dwa chyba albo trzy, nawet nie pamiętam już, numery na płytę producencką Shopsa. Ale czy to kiedyś wyjdzie, też nie mam pojęcia i no, jeżeli... To właśnie Shops, to... I też jedną na przykład fajną bardzo rzecz, z której jestem mega zadowolony. Tylko też nie mam pojęcia, czy wyjdzie to w tym roku. Nie wiem czy też do końca, czy mogę o tym mówić, ale powiem. Dograłem jeszcze zajebistą zwrotkę na album Jodenera. Wszyscy czekają. Ja też czekam, ale kiedy to wyjdzie? No i oczywiście też jest jakby bardzo dużo rzeczy w toku, ale to nie są też rzeczy, o których mogę mówić, bo tam, jasne, bo nie wiem po prostu, czy koledzy by sobie tego życzyli. Także tyle na pewno mogę powiedzieć, wiesz. No i chyba... No ale jeszcze na paru pytach w tym roku się pojawię, to na 100%. Dobra, to co, ja podziękuję za wywiad, czekamy w takim razie na twoje projekty i na te featuringi, no i dzięki za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Dzięki. Pozdro.